Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. Moja Corolla znów będzie siać postrach wśród wszystkich nocnych szaleńców. Ale zanim do tego dojdzie, chcę ją trochę jeszcze przerobić. Co odcinek damy jej coś nowego. I tym razem będzie tak samo. Odblokowałem kilka nowych rzeczy. Od ostatnim odcinku robiłem zawody URL, a po nich się zawsze odblokowuje coś fajnego. Więc najpierw zacznijmy sobie od dymków silnika. Silnikowych, od nitra. Można powiedzieć, zobaczcie, jak tu można fajnie to przerabiać. Później będą jeszcze różnokolorowe. A teraz dajmy sobie takie coś. Hydraulikę mamy tu zainstalowaną już. Spinery jakieś dajemy. Możemy sobie powariować teraz. Dajmy coś takiego. 18. Nie będzie. Dobra. Teraz chodźmy do nowo odkrytego warsztatu z częściami do tuningu wizualnego, ale zanim tam pojedziemy, to wypadałoby po drodze zrobić jakiś wyścig, prawda? A skoro tutaj jest już sprint, właśnie w tym miejscu, no to warto by go pojechać. 3700 metrów, czyli 3 km i 700 metrów. I startujemy. Okej. Dobra. Włączyłem sobie, jak widzicie, po prawej stronie, kto jest za mną, a kto jest przede mną. Niestety nie pokazują się marki samochodów, a jedynie niki graczy, z którymi mam do czynienia po prostu. Spoko, to jest sprint, pójdzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Okej, power slide jakiś mały. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku włączyłem sobie tutaj turbo oraz troszeczkę przerobiłem samochód pod względem osiągów i dzięki temu ma trochę lepsze przyspieszenie. Delikatnie kosztem prędkości maksymalnej. Ale przyspieszenie moim zdaniem jest tutaj ważniejsze. No i nitro jest mocniejsze też, ale jest krótsze. Ja zawsze takiego używałem, bo moim zdaniem lepsze chyba takie jest. Chociaż jeszcze to do tego może dojdę, co i jak. Może później będzie warto mieć dłuższe. Nie wiem, zobaczę. Ono jest jeszcze i tak bardzo słabe, prawie nieodczuwalne, więc dopiero jak zainstalujemy sobie coś naprawdę mocniejszego, to wtedy będziemy mogli mówić o jakiejkolwiek mocy nitra. Gdzie my mamy dojechać? Na ten most, aż tam skończymy na moście, zdaje się, nasz wyścig. Okej. Kurczę, tyle lat nie grałem w tą grę, a pamiętam ją do tej pory jak własną kieszeń. To jest coś faceci chyba mają takiego, że zapamiętują po prostu miejsca. No dobra. Już w zasadzie mamy 80%. Jeszcze czeka nas przejazd przez tunel, także źle wam powiedziałem, nie będziemy jechać na żadnym moście, tylko po prostu w tunelu, ale tak jakoś mi się skojarzyło. Pięknie, Corolla ma świetną przyczepność. I uwaga, uwaga, 97, 8 i 100%. Mam ochotę pojechać jakiegoś draga. No i dobra, jedziemy sobie. Coś tam. Chwileczkę. To tu było? Nie tak. Który to przycisk odpowiada za te wiadomości cholerne? Ja cię nie mogę. Nie mogę go znaleźć, cholera jasna. Dobra. Tam coś odblokowałem nowego i chciałbym zobaczyć po prostu, co to jest. No ale mówiłem i obiecałem wam, że przerobimy trochę samochód, bo odblokowałem nowe części do tuningu wizualnego właśnie w tym nowym warsztacie. I zdaje się, że obok jest także warsztat z naklejkami. Sobie też tam oczywiście wbijemy. Oj! Dobra, wchodzimy do środka. Okej, tak jak mówiłem, mamy tutaj nowe zderzaki. No, chowaj się! Dobra, widzimy. Co by tu wybrać? Coś takiego? Strike, dobra, bierzemy strajka. Strike. Cały zestaw sobie kupimy od razu.
Niestety jeszcze nie odblokowałem czegoś takiego fajnego jak po prostu szerokie bodykity. Chociaż nie wiem, czy na Corolli one będą fajnie wyglądały. Lusterka, przednie światła i tylne to mam takie, jakie były. No i mam jeszcze tutaj wlot powietrza, taki jak tutaj widzicie. Maski nie będę zmieniał, bo ona jest taka unikalna. Więc niech sobie zostanie. Chodźmy teraz do salonu z naklejkami. I właśnie, zobaczmy, czy są nowe typy kolorów. No teraz mam... O, jest! Metalik. Metalik jest, tak? Weźmy sobie coś metalicznego. Jakiś kolorek taki. A, weźmy coś zielony. Zielony mi się jakoś podoba w tej grze. Kolor spinnerów. Zobaczmy. Wiem, to będzie fajnie wyglądało, jak pomalujemy sobie na jakiś taki jaskrawy kolor to. To się obraca, a to na czarny rypniemy. To jest czarny, to jest czarny. Będzie wyglądało tak, jakby nam się koła obracały, nawet gdy stoimy. Zaciski hamulców mam na... proszę was, na czerwono i one też się tam jakoś wyróżniają. No dobra, naklejki jakieś zmieniamy? Co my tu mamy? Coś nowego. Piorun, tak? Pioruny różne. O, to wygląda fajnie, nie? W sumie będzie pasować, bo tutaj mam takie, jakiś taki napis GTS Twin Twin Cam 16, o tak. Tutaj mam jakieś napisy, na szybach też mam napisy. Niestety tutaj w tej grze nie możemy po prostu zmieniać, obracać sobie samochodu tak jak chcemy, ale jeszcze zapomniałem wybrać tutaj kolorku. Dajmy czerwony, co wy na to? Okej, okay. Co tu mamy jeszcze? Jakiś ogień, tak? Wow, co powiecie na to? Damy tu jakiś też czerwony albo żółty kolor nawet. Podajmy taki. Się będzie dosyć ciekawie komponowało. No i dobra, wystarczy. Tak jak mówiłem, chciałbym przejechać jakiegoś draga. Niestety dragi są bardzo daleko. Chociaż nie, na górze też są dragi. Obiecałem wam w poprzednim odcinku, że sobie będziemy zwiedzać całą tą krainę tutaj u góry. Tu mamy po drodze jakiś sprint. Zobaczmy, ile za niego dadzą. 850. O, to przy okazji przejedziemy właśnie przez tę górną część Bayview. I startujemy. Kurde, ile ich tu jest? Czterech. Znaczy nas w sumie czterech jest. Będziemy zjeżdżać z górki. Bo jesteśmy teraz na samej górze. U góry mapy, zdaje się. Tak? Dobrze mówię? Nie, jedziemy pod górę. To jednak nie, jedziemy... Kurczę. Już zapomniałem, jak to tutaj jest. Cholera, ale mnie zepchnął. God damn it. Ruszaj się, Corolla. Dobra, musiałem na ten rozpęd wydać całe nitro, wykorzystać całe nitro. Jesteśmy po drugiej stronie tej takiej jakby góry. I zaraz będzie masa wszelakich... Kurde, mi się język klącze. Wszelakich zakrętów. I będziemy musieli je sprawnie pokonać, żeby dogonić całość. Cały ten peleton. Myślę, że nie będzie problemu. Okej. Okay. No dobra, przydałoby się trochę podriftować albo podraftować, żeby zdobyć nitro. No to podraftujmy za tym gościem, o ile go w ogóle dogonię. Moja Corolla niestety słabo sobie jeszcze radzi, ale mam nadzieję, że niedługo odblokuję jakiś tam nowy silnik czy coś. Będę mógł grzać nią, ile wlezie. Dobra. O! Dobra, mamy troszeczkę nitra, ale odrobinkę tylko. No nic, musi wystarczyć. Nic praktycznie nie poczułem, no trudno. No dobra. Okej. Jest tutaj mało ruchu ulicznego, więc nie mogę sobie tego nitra za dużo zdobyć. Ale już jestem na trzeciej pozycji. I druga pozycja. Mamy samochód, jest. Zdobyliśmy trochę nitra. I gonimy
te małe główienko przede mną. Chyba 307, tak? Pamiętam, jak kiedyś te 307 reklamowali w telewizji. Takie to świeże samochody były. No. Wtedy królowały stare Passaty na drogach w Polsce. No i jestem na pierwszej pozycji. Nie było aż tak trudno, prawda? Dojeżdżam właśnie do miejsca, gdzie była ta ikonka rozpoczęcia wyścigu, sprintu tego tutaj. O, właśnie to w tym miejscu. I trochę zadriftowaliśmy. A raczej zrobiliśmy power slide. No i dojeżdżamy do mety. I kasiorka do kieszeni. Pojedziemy sobie także jeszcze w górę mapy, żeby wykonać tego draga, o którym wam mówiłem. I pozwiedzamy sobie te całe terytorium. O, coś nowego. Kurczę, jak się wyciąga ten telefon, muszę w końcu to obadać. Chwileczkę. O, co to było? Aha! No tak, to jest hydraulika. Zapomniałem o tym. Dobra, to nie pauza. Chwileczkę, zaraz do tego dojdziemy. A, tabem, no kurde. Dobra, mamy nowe lusterka karbonowe, spoilery, wloty powietrza na dachu i nowe światła. No dobra, chodźmy zobaczyć światełka. Weźmy sobie tą wiadomość, dostaniemy zawsze te $25 więcej. A że mamy tutaj sklep z częściami do tuningu wizualnego, więc od razu sobie sprawdzimy nowe części. Okej. Okay. Yeah. No dobra, co tam było? Światła właśnie. A nie można zmienić jeszcze, cholera jasna. Dobra, to nic mnie innego nie interesuje. No to chodźmy zwiedzać, tak jak obiecałem. Tutaj mamy jakiś Street X. Wiecie, jak będziemy zwiedzać? Przede mną jest gościu i wyzwiemy go na szybki pojedynek. Co wy na to? O, tutaj jest jakiś typek. Będzie go trudno zgubić w tych górach. No ale trudno, pozwiedzamy sobie chociaż trochę. Wow, nitruje trochę, ale spoko, damy sobie radę. O, rozwalił się. Ha. Chyba już wygram z nim bardzo łatwo, no bo gdzieś tam się zatrzymał z tyłu. Pamiętamy, że jedziemy na draga. Zobaczmy, gdzie ten drag jest. O kurde, jak daleko. Ale dobra, tutaj mamy też drift u góry. Sobie tam pojedziemy na ten drift. Po drodze jeszcze może jakiegoś gościa zahaczymy. Zobaczymy. A tu mamy jakiegoś typka. Chodź tutaj. Toyota Celica. O, w dupę. Ale mnie zepchnął. Tylko nie skręcaj w prawo. Skręci w prawo. Kurde, wiedziałem. Ach ty. Cholera jasna. Ja nie chcę tu jechać. Teraz spróbuję czegoś, może się uda. No, 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 no co jest? No jak pruje typek, cholera jasna. Jeszcze nitra nie dostaje za mijanie trafików. No dawaj mi nitro. Okej. Okay. Dawaj mi nitro. Dawaj mi nitro. Dawaj mi nitro! Dobra. Tu. I już mam prawie pełne. Doskonale. Kurde, ta Toyota mi chyba nie odpuści. Yeah. Mamy prowadzenie. Nie mogę się doczekać tej driftów. Ale spoko, do wszystkiego dojdziemy powoli. Cholera jasna. A,
Dobra, co robimy? Musimy go jakoś zgubić, koniecznie. Okej. I mam pomysł, co zrobimy. Uwaga, uwaga. I... o, co? Skąd on wie, że ja tu skręcam? Cholera. Nie, no szkurde, ten pojedynek będzie trwał w nieskończoność chyba. Ajejej. Chodź tu. Dobra, mamy prowadzenie znowu. Znowu jadę w to samo miejsce, co byłem, ale to nie szkodzi. Ja chcę tamten lift pojechać, bo tamten lift chyba był właśnie w tych kanionach tak zwanych. Zobaczmy, zobaczmy. Nie no, tak to ja go nie wyprzedzę, nie zgubię go. Okej. Mamy sobie ladę jakoś. Już mam dużą prędkość. Już jest dosyć szybko, ale on też przyspiesza, on w ogóle... Dobra, rozwalił się. Rozwalił się, gubimy go. Jest! I po sprawie. Zobaczmy, czy tu jest jakiś drift, tu jest tylko Street X, z tego co widzę na... O, ale tu jest drag! Yeah! Draga jak najbardziej chcę sobie pojechać. Ukryty drag jest. Yeah! Kurde, Mazda RX-8. O! Jezu, jak się wystraszyłem. Oh, fuck. Patrzyłem się na te, na zmianę biegów, a nie przed siebie. God damn. Dobra. Może uda się tą Mazdę tutaj zaatakować. Podraftujmy trochę. Okej, i już ją mamy. Chyba mnie wyprzedza. O rany. Nie, spadaj! Nie dam ci się. O! Dobra, została z tyłu. Wow, mało brakowało. Uff, udało się wygrać za drugim razem, ale się udało. To jest najważniejsze. Nie, nie, restart. Wracamy do jazdy dowolnej. I coś odblokowałem. Tabem się sprawdza. O, właśnie. ECU. Nowy komputerek. Super. Zaraz zainstalujemy sobie do mojej Toyoty. Ale co my tu mamy? Tu mamy jakiś sponsorowany wyścig Street X. Pojedźmy sobie, a co mi szkodzi? 800 metrów mamy do przejechania. Moimi przeciwnikami są Peugeot. Dwie Mazdy, jedna RX-8, druga MX-5. Przejdziemy babkę. Nic mi się nie stało, niestety. Wow! Oh shit! Dobra. Super. W ogóle nie wiem, czy ta trasa była też w Need for Speed Underground 1. Tak mi się coś kojarzy, że coś takiego tam było. Ale nie jestem pewny co do tego. Wow. Ile tu mamy okrążenia? Aż 4. Cholera, jasna. No ale te wyścigi, jak widzicie, są dosyć dynamiczne i szybkie. No i je się dosyć sprawnie tutaj przechodzi. Więc myślę, że nie będziecie mieli mi za złe, jak sobie tutaj trochę powariuję. W ogóle byłem u dealera samochodowego ostatnio i widziałem, że już mam właśnie Nissana jakiegoś dziwnego do kupienia. Nie wiem jaki to był, musiałbym sobie przypomnieć. Nie kojarzę tych takich starszych Nissanów sportowych. I jeszcze był, poza tymi SUVami oczywiście, które wam pokazywałem w poprzednim odcinku, jeszcze coś było jeszcze takiego nowego. A, Hyundai jeszcze był, tak, zgadza się. Hyundai jeszcze jest do kupienia u dealera,
ale żaden z tych samochodów mnie jak na razie nie interesuje. Jak widzicie, wystarcza mi w 100% Toyota Corolla. Nie mam chyba żadnego problemu, prawda? Proszę. Wow. Ojej, trochę za dużo gazu. Zawsze ten zakręt mnie irytował. Uderzałem w bandę po tym wyjściu. No dobra, i dojechałem sobie. O, jeszcze jedno okrążenie, kurczę. A jestem ślepy. To może właśnie uda mi się teraz pokonać ten zakręt bardziej sprawnie niż przednio. Ale rzeczywiście mieliście rację. Toyota Corolla dobra jest do tych stiltixów. Bardzo przyczepna, zwrotna. Okej. I tu będzie ten nieszczęsny zakręt. Zróbmy duży łuk. I zobaczcie, zupełnie inna sprawa. Nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że jak już będę kończył serię z Need for Speed Undergrounda 2, to będę te StreetX już na pamięć znał. Wszystkie. 1100 dolców. Pięknie. Ile mam już w sumie kasy? 9000. Odblokowaliśmy coś nowego. Nowe maski. Super. Chodźmy teraz na zawody driftu. Jeszcze myślę, że sobie coś pojedziemy spokojnie. Poza tym driftem. Ojej. Kurczę. Strasznie, strasznie dużo wspomnień mam z tej gry. Jak sobie przemierzam te ulice, to przypominają mi się jakieś sytuacje, które towarzyszyły mi właśnie przy graniu w tą grę. Na przykład grałem w nią kiedyś, jak jadę sobie jakieś ciastka czy coś, to przypomina mi się teraz smak tych ciastek. Cholera jasna. Naprawdę. No dobra, tutaj mamy trochę kasiorki, tutaj mamy drift. Na torze. Myślałem, że gdzieś tutaj sobie poszalejemy. No ale trudno. Okej. Oh yeah. Oh yeah. Kurczę, chciałem nitro wcisnąć. O właśnie, ten Nissan, co tutaj był po lewej stronie przez chwilę, to jest ten nowy, który mam dostępnego, ten nowy, który jest dostępny u dealera samochodowego teraz u mnie. Okej. Super. Szkoda, że nie można sobie tutaj kupować jakiegoś innego koloru opon, w sensie, żeby dawały inny dym. Fajnie by to wyglądało w sumie. Chociaż ten dym aż taki nie jest zbyt widoczny w tej grze. Wtedy jak na tamte komputery, które były dostępne w tamtych czasach, w 2004 roku, one by większego dymienia po prostu z kół nie obsłużyły raczej. Ostatnie okrążenie, także będzie spoko. Dobra. I koniec. Już na pewno wygram, to ci mają 60 tysięcy, ja mam dwa razy tyle co oni, więc nie ma problemu. 350 dolarów, niedużo, ale zawsze coś. Coś nowego odblokowaliśmy. Headlights, czyli mam nadzieję, że coś nowego do mojej Corolli. No dobra, no to zapraszam was do... co tam mieliśmy kupić? Nowe maski... A, ECU mieliśmy kupić nowe do mojej Corolli. I tak zróbmy. Chodźmy jeszcze zobaczyć te światła z przodu, bo one mi się tak jakoś niespecjalnie podobają.
No i dobrze, zbliżamy się do sklepu z częściami wizualnymi i zobaczmy w końcu światełka nowe, tak jest, są nowe światełka. Dobra, zainstalujemy sobie to. Z tyłu nie mamy niestety nowych światełek. Mamy nowe... nie, nie mamy tego jeszcze. Jejku, jeszcze sporo mi brakuje. Ale już chociaż mam te sprzednie światełka, na nich mi bardzo, bardzo zależało. Zobaczmy maski nowe. Zainstaluję sobie tą. Tu jeszcze spoilery nowe są? Nie ma. Dobra. Chyba tyle, tak? Aha, jeszcze wloty powietrza na dachu. Coś nowego było? Nie. Wydawało mi się. Felgi chyba jakieś były. Wolę te obrotowe. Ciekawiej wyglądają. Okej, jeszcze możemy sobie zamówić coś z włókna węglowego, na przykład wlot powietrza. Aha, o te wloty powietrza chodziło. Mnie by bardziej interesował właśnie spoiler. Ten, który mam, ale żeby był z włókna. O, właśnie, tak jest. Super, moja Corolla w końcu zaczyna wyglądać, co nie? Tak jest. I coś tutaj mamy, jakichś nowych sponsorów. I tak dalej, jest tego sporo do roboty. Ale to wam pokażę w następnym odcinku. Następny odcinek, mam nadzieję, zrobię taki bardziej właśnie do wykonywania tych takich pierdółek, jakichś zdjęć i tak dalej, żeby to wszystko sobie pozałatwiać. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed Underground 2. Jeśli podobał wam się ten film, to lajkujcie. Jeśli uważacie, że czegoś tu brakuje, zostawcie swój komentarz. Ja chętnie go przeczytam i podyskutuję na temat tego, co tu się wydarzyło. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!